Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Goticzka. W tym odcinku, cóż, będąc już obywatelem, możemy udać się do dzielnicy sportowej, aczkolwiek mogliśmy to uczynić wcześniej, ale tak, a nie inaczej się sytuacja potoczyła. No i oto jesteśmy. Mamy trzy punkty nauki, których w sumie za bardzo nie mamy jak spożytkować. W związku z czym po prostu udajmy się tutaj w dół. Czego chcesz? Chciałem się tutaj rozejrzeć. A dokąd dokładnie się udajesz? Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Jest burdel i knajpa. Właściciel nazywa się Cardiff. Jeśli potrzebne ci są jakieś informacje, powinieneś udać się do niego. Tak przy okazji, potrzebujesz gotówki? A co, rozdajesz pieniądze? Nie, ale po drugiej stronie ulicy mieszka Lemar, pożycza pieniądze na procent. Jestem pewien, że pożyczy ci parę sztuk złota. Pracujesz dla Lemara? Zgadłeś, geniuszu. Właściwie to idę do Górnego Miasta. Tak, oczywiście. A ja właśnie miałem wsiąść na statek, który zawiezie mnie prosto na audiencję u króla. Od kiedy pojawili się paladyni, takich jak ty czy ja nie wpuszcza się do Górnego Miasta. Czy jesteś obywatelem tego miasta? Jeśli chodzi ci o to, czy tu mieszkam, to odpowiedź brzmi tak. To nie znaczy, że mogę wchodzić do Górnego Miasta. Tylko arystokracja ma tam wstęp. No i oczywiście handlarze i rzemieślnicy z dolnej części miasta. W dzielnicy portowej raczej nie znajdziesz nikogo spośród śmietanki Korinis. Tu nie ma nawet regularnych patroli straży miejskiej. Czy ostatnio wydarzyło się tutaj coś ciekawego? Nie tak dawno temu straż miejska wywróciła całą dzielnicę portową do góry nogami. Szukali skradzionych kosztowności. Ostatnio zdarzyło się tu sporo kradzieży, szczególnie w lepszych dzielnicach. Najwyraźniej próbują zwalić winę na biedotę sportu. No okej, niech ci będzie. Ale Mara nie ma sensu iść, bo nie chcemy od niego pożyczyć pieniędzy, aczkolwiek może mieć jakieś w sumie informacje. Co słychać? Ile chcesz? Co masz na myśli? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Nie, nie chcemy. Dobra. A jak wezmę za ten złoty puchar, to będziesz miał coś przeciwko? Będziesz. Dobra. Jednak nie chcę tego złotego puchara. Wyglądasz na strasznie zmęczonego. Chyba długo nie spałeś, prawda? Zbyt długo. Zdecydowanie zbyt długo. Chodź, podejdź bliżej. U mnie znajdziesz to, czego ci potrzeba. To było oczywiste. Powiedziałaś, że masz wszystko, czego mogę potrzebować. Czy to dotyczy również informacji? Ależ oczywiście. A co cię interesuje? Nie mogę się zajmować wszystkim. Czy tu w porcie są jeszcze jacyś inni handlarze? Trzymaj się lewej strony nabrzeża, spotkasz Halvora, mojego męża. Sprzedaje ryby. Po drugiej stronie znajdziesz Brahima, kartografa. Nie mów, że o tym nie wiesz. Znasz kogoś z Górnego Miasta? Gdybym znała kogoś stamtąd, na pewno byś mnie tu nie znalazł, chłopcze. Są tu jakieś interesujące rzeczy, które powinienem zobaczyć? Jeśli szukasz mocnych wrażeń, udaj się do knajpy Cardiffa na nabrzeżu. Tam zawsze coś się dzieje. Nie sposób tam nie trafić. Przed wejściem stoi facet, który z pewnością przykuje twoją uwagę. Poza tym jest też wielki okręt paladynów. Warto go zobaczyć. Nie trudno tam trafić. Trzymaj się tylko lewej strony nabrzeża, a potem przejdź pod wielką kamienną twarzą. Ode mnie Czy ostatnio wydarzyło się tu coś niezwykłego? Można tak powiedzieć. To nie było dawno temu. Uciekał tędy złodziej. Najwyraźniej ukradł łuk w dolnej części miasta. Oczywiście straż przybyła jak zwykle za późno. Uciekł im bez problemu. Po prostu wskoczył do wody i tyle go widzieli.
Okej. Okay. Hej, nie znam cię. Czego tutaj szukasz? Może knajpy? A, więc to tutaj zbiera się całe towarzystwo. Łatwo pomylić to miejsce z pałacem gubernatora. Hej, daruj sobie te kiepskie dowcipy, jeśli nie chcesz zbierać zębów z ulicy. Za mało masz problemów? Jasne. Problemy to moje drugie imię. Broń się, kurduplu! Daj z siebie wszystko! Daj z siebie wszystko! No. I wszystko w temacie. Po co ci to było? Jakąś lagą mnie tu chciał okładać. Parówiarz. Hej. Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. Wow. Założę się, że słyszysz tu wiele rzeczy. No i co z tego? Interesują mnie najnowsze wieści. Nie widzę w twoim ręku zakiewki. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Dobrze, zgadzam się. Ubiłeś dobry interes. Jestem do twojej dyspozycji. Potrzebuję informacji. Nie wiadomo już, komu możesz... Co wiesz o zaginionych mieszkańcach? Tylko tyle, że ostatnio znikają w mieście ludzie. Wydaje się, że najbardziej dotyczy to obszaru portu. Na twoim miejscu tam bym o to popytał. Podobno niektóre przypadki dotyczą też osób z Dolnego Miasta. Koragon powinien wiedzieć więcej na ten temat. Prowadzi gospodę w Dolnym Mieście i na pewno słyszy wiele ciekawych opowieści. Coś w tej sprawie może wiedzieć również Halvor, sprzedawca ryb z Nabrzeża. Choćby tylko z powodu dużej liczby klientów, których obsługuje. Okej. Okay. I to by było na tyle w sumie. Hej, ty. Hej, nie mam czasu na pogawędki. Jeśli szukasz informacji, porozmawiaj z Cardiffem. Tajemniczo cichy i spokojny ten człowiek. No już dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Wiesz, co dzieje się w porcie, prawda? Pewnie. A dlaczego pytasz? Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań. Szczególnie, jeśli jest to ktoś obcy. Czemu nie widzę tu żadnej straży? Straż tutaj nie przychodzi. Sami załatwiamy nasze spory. Dużo tu macie statków? Jedyny statek w tym mieście należy do paladynów. Jest zacumowany na południowym zachodzie. Czyli nic ciekawego nie usłyszeliśmy. Dobra, no to co? O, Gdach się podziurawił. W takim razie ruszamy dalej. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Hej, Lares, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny, razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. Ach, a to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie.
Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Jak tego nie zmienisz? Zrobię to za ciebie. Nie. Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Nie mogę o tym mówić. Watras urwałby mi łeb. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Może jakimś lepszym pancerzem? W tej sprawie lepiej udaj się do Matea. On handluje dobrymi zbrojami. Niestety nie są tanie. Pewnie da się to załatwić bez znaczącego wydatku, o ile nie masz nic przeciwko odrobinie kłopotów ze strażą. A konkretnie, o co chodzi? Przy domu Matea znajduje się magazynek, ale złożone w nim towary zostały skonfiskowane przez straż. Udaj się do Zurisa na targowisko i wydostań od niego zaklęcie usypiające, za pomocą którego wyeliminujesz strażników. Tam musi być coś niezłego. Potrzeba mi lepszej broni. Przykro mi, z tym ci nie pomogę. Zakładam, że odwiedziłeś już targowisko. Potrzeba mi pieniędzy. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie, w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. Okej. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężny amulet zwany Okiem Inosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Czy wiesz, dlaczego tu są paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią karną. Watras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. Nie lubisz się przepracowywać, co? Rozumiem. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to mogę pogadać z najemnikami. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Którą gildię wybierasz? Najemników. Lee z pewnością cię przyjmie. Najpierw musisz jednak przejść pewną próbę. Pomów lepiej z Kordem na farmie Onara. On pomoże ci w tej sprawie. Powiedz mu, że jesteś moim protegowanym. Zrozumie, o co chodzi. I wszystko w temacie. Co łączy cię z Watrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne? Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? He? Wiesz o nim? Watras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. Opowiedz mi więcej o wodnym kręgu. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Korinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak wiedzieć o jego istnieniu. Więc nic na ten temat nie mów. Nie ma sprawy. Naprawdę sądzisz? Chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. Dobry pomysł. Choć decyzja należy do magów wody. Jak ci się udało zaimponować magom wody? Chroniłem ich przez długi czas, gdy jeszcze żyli otoczeni barierą. Naprawdę, powinni być wdzięczni. Jak to jest należeć do kręgu? Różnimy się od innych gildii z Korinis. Jako jeden z nas nigdy nie musisz robić czegoś, czego nie chcesz. Wymagamy tylko jednego. Siedź cicho. Pracujemy w ukryciu. Obcy nie wiedzą, kto należy do kręgu. Na razie cię poobserwujemy i potem podejmiemy decyzję. Rozumiem. Powiedz mi coś o Lee i jego najemnikach. Co konkretnie chcesz wiedzieć?
dlaczego ty nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? Ależ jestem. Tylko, że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. O jakim statku mówiłeś? Stoi w porcie za klifami. Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać. Ale to może trochę potrwać. Dlaczego? Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? To dość proste. Wyjdź z miasta wschodnią bramą i idź drogą na wschód. Mogę wskazać ci drogę, jeśli chcesz. Powiedz mi coś więcej o najemnikach. Cóż, jeśli jesteś takim twardzielem jak kiedyś, nie powinni sprawić ci kłopotu. Większość z nich to bandyci, a jeśli sobie z nimi nie poradzisz, to daleko nie zajdziesz. Jeśli jesteś delikatny, to na pewno z nimi nie wygrasz. Wiesz coś o gildii złodziei w mieście? Te twoje pytania... Oczywiście, że jest tu taka gildia, jak w każdym większym mieście. Każdy paser czy kieszonkowiec ma z nią pewnie jakieś powiązania. Wiesz, gdzie mogę znaleźć gildię złodziei? Bez obrazy. Ale nawet gdybym wiedział, to nie powiedziałbym ci ani słowa. Ci ludzie są zwykle bardzo drażliwi, jeśli chodzi o te sprawy. Powinieneś być bardzo ostrożny, jeśli chcesz się z nimi zadawać. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Lepsza siła i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. A to na pewno. W końcu mamy jakiegoś fajnego trenera. Dobra. Poznaliśmy Larysa. Jest wszystko pięknie, ładnie. Teraz Borka. Ej, ty! Gdzie idziesz? Nieważne, co zamierzasz. Zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Corinis. Czerwoną latarnią. To najcudowniejszy zamtus w całej Myrtanie, do diaska. Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata, tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. A teraz ty masz okazję, nie, zaszczyt, spędzić noc z Nadią, najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez bogów. Wejdź, a zaznasz czegoś, o czym inni nawet nie śnili. Ja tu wejdę, ale po informację. To twój interes? Jestem Bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je. A jeśli ty też je lubisz, to za nie zapłacisz 50 sztuk złota. I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj burt. Wszystkie dziewczyny w porządku? Oczywiście. Sądzisz, że chciałbym pójść do więzienia z powodu czegoś takiego? Nie chodzi mi o ich wiek. Żadna nie zaginęła? A, rozumiem. Owszem, jednej brakuje. Ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. Jak to oni? Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota. Jak tylko ją dorwę, na długo mnie zapamięta. Co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić, czy nie? Wcześniej czy później musiało się tak... Hej, ty! Skarbie, nie mogę się teraz z tobą zająć. Jeśli chcesz się zabawić, porozmawiaj z Bromorem. Mam kilka pytań w sprawie zaginionych. Mogłabym ci co nieco powiedzieć, ale nie tutaj, kotku. Chodźmy więc na górę. Dobra, ale musisz to najpierw załatwić z Bromorem. Nie chcę żadnych kłopotów. Okej. Bromor? Chcę się zabawić. Dobra. Najbliższych kilku godzin długo nie zapomnisz. Zatem idź na górę z Nadią. Nadia, dawaj. Chodźmy na górę. To twój szczęśliwy dzień, skarbie. Chodźmy. A tu jest jakaś Sonia. Jeśli chcesz się zabawić... Ale to nie czerwona, bo czarna. Tylko Nadia... Nie musisz mi tego mówić. Naciśnij trochę na to tempo, bo idziesz tak powoli, że... Nie wiesz, no czas leci, godziny płacę i co?
Za 5 dyszek w sumie. I pracuję niemal przez cały dzień. Trzeba po prostu słuchać. Kto opowiada takie rzeczy? No, dawaj Nadia. Szybciej. Gdybym sama tego nie widziała. Bez drzwi w ogóle pokój. Możemy już porozmawiać? Tutaj nikt nam nie będzie przeszkadzać. Bromor nie lubi, gdy gadamy z klientami w godzinach pracy, a on nic z tego nie ma. Chcesz wiedzieć więcej o zaginionych mieszkańcach portu? Co? Nie wiem, czy będę w stanie ci pomóc, ale wiem, gdzie zniknęła Lucia. Co z tą Lucią? Nikogo nie smuci, że jej już tu nie ma. Czemu? Wykorzystywała wszystko i wszystkich. Była dziwką, nie tylko z zawodu. Nie mam czasu na takie rzeczy. To gdzie się zmyła? Często zadawała się z Elwrichem, czeladnikiem Torbena, stolarza z Dolnego Miasta. Założę się, że to właśnie z nim uciekła. Gdzie mogli się zaszyć? Pewnie na jednej z okolicznych farm. O ile nie zeżarły ich wilki, gdzie jeszcze mogli uciec? Wcześniej czy później. Możesz mi powiedzieć coś jeszcze? Słyszałam wiele o ludziach ginących w porcie. Problem polega na tym, że nie wiem, na ile wiarygodne są te historie. Lepiej pomów z tamtejszymi kupcami. Przykro mi, nic więcej nie wiem. Co z nami, kotku? Zapłaciłeś w końcu nie tylko za gadanie. Na pewno nie chcesz się troszeczkę zabawić? Przykro mi, muszę już iść. Szkoda. Może później? Nie będę tutaj dotykał laski, którą przeleciało pół portu. Chociaż w sumie w dzielnicy portowej to raczej nie każdego stać. Dobra, tam są paladyni, to sobie odpuścimy. Hej, chcesz rybę? Kupujcie ryby! Ryby! Świeże ryby prosto z morza! Wiesz coś o zaginionych? Zaginieni? To jest port. Takie rzeczy zdarzają się tu od czasu do czasu. Morze to groźna bestia. Czasami ktoś nie wraca. Większość kapitanów dużych jednostek najmuje załogi w miastach takich jak Korinis. Jeśli zaś jest za mało ochotników, to czasem zmuszają ludzi do służby. A tobie nikt nie zaginął? Mi? Nie. Znasz jakichś zaginionych? Niczego jej. Nie. Pomów ze szkutnikami. Oto jest szkutnik. Dużych jednostek? Fakt. Zbyt dużo statków to ostatnio nie zawija. Nie wierzę w to. Mogę ci opowiedzieć o takich. Dobra, nie chcę oglądać swoich ryb. Chcę natomiast tutaj, o, zapisać sobie, bo zaraz mi coś wyskoczy i zginę. Przecież okropne. Obywatel, obywatelka. Obywatelka. O Jezu. Eda. Co tu gotujesz? Zupę rybną. Może nie smakuje najlepiej, ale przynajmniej jest gorąca. Dawaj trochę. Jeśli chcesz, możesz spróbować. Możesz mi ugotować zupę? Gotuję dla wszystkich. Jeśli chcesz, mogę gotować i dla ciebie. Musisz mi tylko przynieść rybę. Co możesz mi powiedzieć o mieście? Większość jego mieszkańców obawia się złodziei. Dlatego lepiej nie wchodzić do obcych domów. Jeśli jednak potrzebujesz noclegu, zapraszam do mojej chaty. Mam tu dodatkowe łóżko. Możesz w nim spać, jeśli chcesz. Nie boisz się złodziei? Jedyna wartościowa rzecz, jaka kiedykolwiek należała do mnie, została mi odebrana. Ktoś ukradł mój posążek i nosa. Okej. No dobra, jest ryba. Czy jak ja tą rybę wezmę, to coś się stanie? Nie, dobra. Możesz mi ugotować zupę? Nic prostszego. Proszę, weź talerz. No i super. Okej, chodźmy tutaj zobaczyć, co tu się dzieje. Chociaż tutaj wyjdziemy chyba koło tego ziomutka, co ma ten stragan plus jakiś zębacz tam za ścianą, chyba troszeczkę syczał na mnie.
No i dobra. Teraz skręćmy. Nie, teraz chodźmy na wprost. Zobaczyć. Zawsze to powtarzałam. O, albo tutaj za chatę. Tu jest on. Dobra, ale tutaj lichwiarz coś chciał. Pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne, ile chcesz? Pobieram 20% od pożyczanej sumy. Muszę się zastanowić. Zdecyduj się. No dobra, ale ten powiedział, że mogę sobie wziąć ile potrzebuję, a on się zajmie resztą. Ale... widzę, że tak trochę niekoniecznie mamy opcję rozmowy w ten sposób. Hey. Co tam przybijesz? Od wielu dni próbuję naprawiać uszkodzenia dachu. Krokwie dosłownie rozpadają się po ostatnich deszczach. Wkrótce to wszystko zawali mi się na głowę. Okej. No ale chatkę masz całkiem fajną. Muszę przyznać. W ogóle mikstura tam jest na dachu, what the fuck. No nie pogardzę. Okej, to mamy to zejście, gdzie ten złodziejaszek był. Porząsiu, tutaj mamy... stocznię. Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni. Jestem ciekaw, po co tu przybyli. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. Po prostu dowiedz się tyle, ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. Mam informacje dotyczące orków. Słucham. Utknęli w górniczej dolinie i wygląda na to, że już tam pozostaną. Paladyni strzegą przełęczy. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj mi znać. Co do tego orka za miastem? Tak? Nie przejmuj się nim. Straż da sobie radę. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj mi znać. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? O, mamy tysiące problemów. Kadłub wciąż jeszcze niestabilny. Brakuje wielu elementów. Niestety, nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów. A w ostatniej dostawie pełno było korników. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki. Drugi najbardziej przejmuje się figurą dziobową. Jakbyśmy nie mieli ważniejszych problemów. Do tego zaginął ostatnio jeden z moich robotników. Boję się, że może to spowodować dalsze opóźnienia. Ups. Zaginął jeden z twoich pracowników? Tak, niejaki Monty zniknął bez śladu. Pewnie ten obibok siedzi teraz na jakiejś farmie i cieszy się życiem. Nie trzeba było mu płacić z góry. Kiedy ostatnio widziałeś Montiego? Od 2 dni nie przychodzi do pracy! Podobno nie on jeden zaginął. Tak, i tutaj zaczyna się cały problem. Rybak Farim wspomniał, że zapodział się gdzieś również jego znajomy William. Założę się, że stoją za tym orkowie. Jasne, jak za wszystkim. Gdzie znajdę tego Farima? To rybak, więc pewnie gdzieś przy magazynie paladynów. Głowy jednak nie dam. Ech, no dobra. Brahim. To prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Ta, obiło mi się o uszy. Nie wiem jednak, czy to prawda. Rozejrzyj się po okolicy.
Chciałbyś tu spędzić całe życie? Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. Co tutaj robisz? Nazywam się Brahim. Zajmuję się kreśleniem i sprzedażą map. Skoro jesteś tu od niedawna, to może potrzebujesz planu miasta? Nie jest drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. Bardziej wolałbym mapę miasta i terenów. W sumie 250 sobie odpuszczę na razie. Jack. Hej. O. Ahoj, szczurze lądowy. Utknąłeś tu na dobre, co? Trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy. Ot i wszystko. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez niejeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z Górniczej Doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni. Myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. Aj, niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Często odwiedzasz miasto? Miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Zawsze to mówię. Przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Tutaj wszystko się zaczyna. Gdy przystań schodzi na psy, miasto wkrótce podąży jej śladem. Opowiedz mi o przystani. O, przystań w Korinis to już nie to samo, co kiedyś. Zostały tu same szumowiny. Statki przestały przypływać, nie ma handlu. Ta przystań to już stara historia. Więc dlaczego stąd nie odpłyniesz? A kto by przyjął na pokład takiego starego wilka jak ja? Ludzie myślą, że stary Jack nie nadaje się już do żeglowania. A mają rację? Do diaska, toż to brednie. Jak tylko poczuję pod nogami deski pokładu, dam jeszcze popalić niejednemu młokosowi. Co masz na myśli, mówiąc szumowinę? Popatrz tylko na nich. Leniwe obwiesie. Większość z nich nie wie, co to uczciwa praca. Całymi dniami nic tylko żłopią piwsko i puszczają ostatnie pieniądze w burdelu. Dobrze ci radzę. Trzymaj się od nich z dala. Dlaczego statki przestały tu przypływać? Mówią, że jak skończy się wojna, wszystko będzie po staremu. Ale to bzdury. Uwierz mi, marynarz zawsze wie, kiedy miasto schodzi na psy. Czuję to we krwi. A powiadam, ta przystań jest już stracona. Nigdy nie wróci do dawnej świetności. Okej, wychodzi na to, że będziemy musieli tutaj ruszyć też na stronę paladynów. Bo jest tam podobno jakiś rybak, który posiada informacje. Pytanie brzmi, czy my możemy tutaj wejść. Ale żaden w sumie nie reaguje na nas, więc jest dobrze. Hej ty, nie masz tu czego szukać. Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? A kto tak mówi? Watras. O, co wiesz na ten temat? Niezbyt dużo, ale mogę dowiedzieć się więcej. Widzę, do czego zmierzasz. Co wiesz na temat tego handlarza bronią? Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływowy obywatel Górnego Miasta. Powiadają nawet, że część broni pochodzi ze zbrojowni straży. Ale nie wiemy dokładnie, kto pociąga za sznurki. Jeśli masz dość odwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej 5 bandytów, to może uda ci się czegoś dowiedzieć. O co chodzi z tymi bandytami? Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku ostatnich dni otrzymali dostawę broni.
Może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam zdemaskować tego handlarza bronią. Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich paladynów. Jestem tu kwatermistrzem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów nic nie znikło. A ty nie jesteś tu mile widziany, więc trzymaj ręce przy sobie albo ci je obetnę. Skrzynie wciąż tu są? Nie dotykaj niczego albo zawołam strażę, słyszysz? Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. Miecz mistrzowski. To raczej nie dla mnie w sumie. O, krótki miecz straży. To jest coś dla mnie. Ewentualnie dobry krótki miecz, ale za 750 sztuk złota. No. To już trochę gorzej wygląda, ale można by było kupić. Ewentualnie możemy od lichwiarza pożyczyć pieniądze. 1000 sztuk złota i sobie kupić. Bo czemu by nie? Czy mamy tutaj jakiegoś... Mamy tutaj jakiegoś... Można też w sumie skorzystać z patelki, żeby sobie podsmażyć żarełko. O. W sumie jedną sztukę mięsa mam jako smażone mięso. Można? Można. Hej. Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? Może będę mógł ci jakoś pomóc? Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, kto ma dojście do paladynów. Sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Zobaczę, co da się zrobić. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych ludziach? Mój kumpel William zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. I do czego to doprowadziło? Pewnego dnia nie przyszedł do pracy i od tego czasu nikt go już nie widział. William też zaginął? Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami zdrowo mu odbijało. Nie powinien był się bratać z tymi obwiesiami. Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Nie dalej jak kilka dni temu. Może po prostu wypłynął na połów? Niemożliwe. Jego łódź jest wciąż zacumowana na przystani. A co takiego robił? William chyba kręcił jakieś lewe interesy z tymi rzezimieszkami. Sądzę, że sprzedawał im jakieś nielegalne towary. Jestem pewien, że prędzej czy później wróci do domu. Nie sądzę. Zbyt długo już go nie ma. Boję się, że któregoś dnia morze wyrzuci na brzeg jego ciało. Co masz na myśli? Nie wiem, kim są, ani czego szukają w Korinis. Wiem tylko, gdzie się spotykali z Williamem. Widziałem go tam tylko raz i to przypadkiem podczas łowienia ryb. Gdzie się spotykali? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. Można się tam dostać wpław lub łódką. W zatoce znajduje się plaża, na której widziałem tych przemytników. Chyba usłyszałem już wystarczająco wiele. Nie przejmuj się tym. Wątpię, byś go znalazł. Zatoka na północy. Dobrze, że mamy ten dzienniczek, w którym wszystko jest zapisywane. Zobaczmy jednak jeszcze tą część tutaj. Tutaj jest chyba w ogóle ten statek paladynów.
Pytanie brzmi, czy ja to z raptytę nie dostanę jakimś, wiecie, łukiem, kuszą, czymkolwiek. Jakieś tutaj widzę winko, leży sobie zupa rybna. Jedna ryba, druga ryba. Trzecia ryba. W sumie przyda się, nie? Zawsze można sprzedać. Jak to mówią, grosz do grosza i będzie... kokosza. Raczej nie sądzę, żebym go zabił. No właśnie. No ja szczura niestety jeszcze jestem za słaby. Tak, ten szum morza. Zaczekaj chwilkę. A gdzie to się wybierasz? Chciałem tylko... Nie ma tu nic do oglądania. Odejdź. Muszę dostać się na statek. Nikt nie ma tam wstępu. Takie dostałem rozkazy. Zabiję każdego, kto wejdzie na pokład bez zezwolenia. W imię Inosa będę chronił statku do ostatniej kropli krwi. W imię Inosa. Zobaczmy w takim razie, czy coś tutaj w składziku nie ma. Czy czegoś tutaj w składziku nie ma. Jest paladyn na samym końcu, więc raczej lipa. No i jedynie jest ławeczka. I to by było na tyle. Więc niestety, ale tutaj niczego nie zdobędziemy. Tam w tym posterunku takim ala przybrzeżnym jest... jest po prostu jaszczur, więc przypuszczam, że może ewentualnie się coś tam kryć, bo nie bez powodu tam jest podpór. Pewnie jakieś itemki są do zebrania, czy coś tego typu. My natomiast mamy bardzo sporą ilość informacji, jeśli chodzi o ogółem o wszystko. Głównie też o zaginionych tutaj z miasta Korinis. O, tu coś jest jeszcze. Więc mamy, wiecie, szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o generalnie kolejne odcinki. Na pewno też zainwestowałbym w podróż na farmę Onara, aby najzwyczajniej na świecie porozmawiać i spotkać się z generałem Lee. Bryłka rudy. O, proszę, proszę. Kto by się tego spodziewał? Stara moneta i srebrny pierścień. Na pewno dzięki temu wpadnie nam parę sztuk złota do sakiewki. Kto by pomyślał, nie? Że ogółem po wydarzeniach w Gothiku 1 ruda całkowicie straci... Znaczy, inaczej. Ruda całkowicie nie straci, a zyska na wartości. Gdzie w kolonii karnej jedna bryłka rudy to tak naprawdę była jedna sztuka złota. A teraz mają one jakąś wartość w ogóle? O, jeszcze w ogóle tutaj się wzbogaciłem troszkę. Pierścień ma 120, a bryłka 200. I pomyślcie. Przed upadkiem bariery jedna bryłka, jedna sztuka złota. Po upadku bariery jedna bryłka, 200 sztuk złota. A? To jest interes. Ale dobra. Trochę tutaj mi brakuje do awansu. W związku z czym... Rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Mając 20 punktów, 25 punktów płoc życia siły, możemy tutaj zainwestować w ten mieczyk,
Rybak Farim ma problemy ze strażą miejską. Cały czas ją okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje twojej ochrony. Z chęcią odda ci w zamian część tego, co wyłowi. Już wiem, o co ci chodzi. Ryby. Jakbym nie miał dość innych problemów. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. Okej. No i właśnie co o to chodzi. Oferowania? Przyjrzyj się bliżej. Chciałbym kupić ten kiepski, szeroki... Nie. Chciałbym kupić dobry, krótki miecz. Ale do tego musiałbym posprzedawać tutaj pewne rzeczy. Bagienne ziele na pewno. Bryłkę rudy to koniecznie zostaw. Rogową muszlę. Trochę grzybków. O, na pewno to. Lekki orkowy topór to mi zostaw, bo trochę warty jest. Lagi też mogę sprzedać. Bełty też. Wszystkiego po trochu i się uzbiera. Dobra, już mamy wystarczającą ilość. Wymagana siła 25. Dobra. No i super. Myślę też, że to teraz w tym momencie byśmy mogli zakończyć ten odcinek. Dzielnica portowa na chwilę obecną zostaje przez nas wyeksplorowana. Z tego co pamiętam, gdzieś tutaj w dzielnicy portowej jeszcze można było się spotkać z Attilą, ale tym się zajmiemy, tak jakby można by powiedzieć, w kolejnym odcinku. Gdzieś tutaj wyjdę sobie tyłami i będzie ok. W każdym bądź razie, na chwilę obecną dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.